kibice, jak ci się podobało spotkanie o trzecie miejsce? Bardzo, emocje takie, że wygraliśmy! Od początku. Myślę, że był bardzo ciężki fizycznie. Musieliśmy sobie poradzić ze swoimi słabościami fizycznymi. Grać mecz po meczu na takiej intensywności to nie jest łatwe. Coś nie kliknęło. Myślę, że mieliśmy problem troszeczkę z wyjściem z ustawienia, jakie prezentowały drużyny z Bydgoszczy. No niestety, mały detal zadecydował o tym, że przegrywaliśmy 1-0. Myślę, że zabrakło takiej determinacji w defensywie. Wyjdźmy z polu walki, nie myślmy już o tej półfinale. Jest kolejny mecz, ostatni, przypominam, ostatni. Z każdym meczem widać tutaj drużynę. Ta drużyna ma tu pozostać do końca. Została nam ostatnie 24 minuty w turnieju. Dajemy wszystko, co mamy i wyjeżdżamy stąd z frontem. To wygramy! Lego! Mistrzostwach, bo wiadomo, pierwsza taka duża impreza tak naprawdę, gdzie udało się coś osiągnąć i no trochę stres mnie zjadł w tych pierwszych meczach, ale udało się w końcu coś zrobić dobrego i jestem z siebie mega dumna. Ciężko było się pozbierać po przegranym półfinale, bo ten początek był jednak trochę ciężki, dość szybko stracona bramka, ale przeskoczyło. Tak, było ciężko, ale jesteśmy drużyną i wszystkie razem się wspieramy. Czyli tutaj team zadziałał, a nie indywidualności. Oczywiście, tak. Że tak. Gratuluję dziewczynom, że potrafiły w ciągu 15 minut zresetować głowę w szatni, wyjść na mecz o trzecie miejsce i walczyć z wielkim zaangażowaniem. Właśnie, czy w przerwie pomiędzy meczem półfinałowym a tym o trzecie miejsce padły jakieś mocne słowa w szatni, czy raczej na spokojnie? Nie, musieliśmy uspokoić dziewczyny, bo nie ma co ukrywać, że były załamane po półfinale. To jest w pełni zrozumiałe, ale naszym zadaniem jako sztabu jest uspokoić dziewczyny w takiej sytuacji i myślę, że to nam się po części udało. Pierwsza!
z tego meczu, z całej drużyny, bo naprawdę pokazałyśmy, że potrafimy się otrząsnąć po tej porażce i po prostu pokazałyśmy, że nas stać na to. Szkoda tylko właśnie tego półfinału, ale cieszymy się z brązu. Wielki szacunek dla dziewczyn, że potrafiły poradzić sobie w meczu o trzecie miejsce na takiej intensywności.